Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, witam was już w drugiej misji. Wymarsz z obozu. Mamy 2000 złota, nasz przeciwnik też ma 2000 złota. Rozbudujmy tutaj co nieco nasz skład. Zaczynajmy. Swoją drogą, słuchajcie, mam problem dźwiękowy z tą grą. Zastanawiam się, co zrobić. Czy bylibyście po prostu za tym, żebym na przykład dodawał swój soundtrack w tle jakiś? I czy nie przeszkadzałoby wam to, że jakby to był na przykład, nie wiem, soundtrack z gry Skyrim, Morrowind, coś takiego? Dajcie mi znać w komentarzach. Okej. Okay. Gościu ma 2K złota. Tak jak ja. Czas się tutaj rozbudować. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, przyspiesz trochę ten. Drwale idą. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję w ogóle za wszystkie pieniądze na początku kupić drewna. W cholerę. Będę go masę potrzebował. Potrzebuję 3 farmy pszenicy. Raz, dwa, trzy. A nawet czwartą walnę. Walniemy sobie też jeden młyn. Dobrze. Co do tego. Chciałbym jeszcze wybudować te. Kopalnie żelaza, prawda? Tutaj. Potrzeba drewna. Najwięcej tylko jak mogę tego zrobić. Potrzeba drewna, więc zbiorę sobie trochę jeszcze drewna. Wybuduję na razie obóz najemników, bo on mi się może przydać. Weźmy was tutaj. Wy się macie rozejść i zbierać dla mnie rzeczy. Chciałbym tu postawić wieżę. 50-40. Nie mogę tutaj? Tu bym nie mógł. Tutaj mogę maksymalnie wieżę postawić. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie tutaj, zróbmy taką tom i zróbmy schudki na tą wieżę oczywiście, dobra. Weźmy sobie teraz moich łuczników, wierzmy ich, walnijmy na wieżę. Mam jeszcze pieniądze, kupiłbym tu trochę drzewa, trochę drewna, przepraszam. Okej, okay. I za resztę wezmę arabskich łuczników. Wiem, że ich zrobię mało, ale wepchać tutaj. Mam tego dużo, czyli mam dużo drewna, czyli mogę sobie pozwolić na dużo kopalni żelaza, bo z tego co wiem w tej misji po prostu muszę mniej więcej zaspamować trochę kopalniami żelaza, żeby mieć duży inkom po prostu, o to tutaj chodzi. Was sobie ustawimy tu. Jesteście ostrzeliwani cały czas stąd. Czy moi łucznicy arabscy będą w stanie ostrzelać wasze wieże? No niby jesteśmy w stanie ostrzelać. Ciekawie to wygląda. Maszyny oblężnicze. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Inżynierowie, 16 drewna. Potrzeba złota. Nie mam drewna i złota, tak? Dobrze, mam nadzieję, że w miarę szybko wy tutaj ogarniecie. Tutaj mam nadzieję, że w miarę szybko wy też to ogarniecie, bo po prostu jedzenie jest tu jedną z ważniejszych rzeczy. Można też w jakiś sposób inny utrzymywać popularność. Ty masz kamień, ja mam za to, kurde, żelazo. Ja jestem troszeczkę w lepszej pozycji, stary, niż ty. Definitywnie. Będziemy oczywiście teraz sprzedawać te. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Żelazo. Mam nadzieję, że, kurde, z północy mam tyle tych. O, drewno przyszło. Pięknie, drewienko, uwielbiam. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Będziemy musieli sobie pokłaść troszeczkę tych, moi kochani. Tych piekarni. Więc postawimy sobie na razie 3, 4, 5... piekarni. I tu sobie postawimy raz, dwa, trzy. Za fula po prostu drewna. Muszę mieć te piekarnie na poziomie. Wiem, że nie mam mąki, ani nie mam nic. Wiem, że popularność spada. Dokąd tym razem? Nareszcie idą panowie z pieniążkami. Czy mogę wybudować tych? Bardzo bym chciał wybudować tutaj panów, którzy produkują łuki. Zbrojownie bym sobie ustawił na przykład dwie tutaj. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Na szczęście idą goście z drewnem, na szczęście idą goście ze stalą. Kurde, potrzebuję tutaj więcej tych, moi drodzy. Dobra, sprzedaj mi to. Potrzebuję cechy inżynierów, czyli was potrzebuję. I od razu dwa razy. I chciałbym wybudować tą maszynę. Dobra. I was szybko tutaj. Masz lecieć. Świetnie, nasze zapasy złota rosną. Tutaj nareszcie... wy dopiero teraz zaczniecie zbierać mąkę i produkować. Kurde blade, ale dupa. Ja pierdzielę. Ja pierdziu. Dobra, stań tu, stary. Będziemy musieli ich jakoś zablokować. Jak coś, to lordem będę musiał ich zabijać, nie? Może mi się to uda. Więcej kopalni żelaza. Tego na pewno potrzebuję. Uda mi się to zatrzymać? Oni są pod murami typowo, tak? Dobra, mam pomysł.
Dobra, was na mury szybko. Nie wiem, czy wydacie radę tutaj wbiec w ogóle. Kurde, Lord, chodź tu. Ale już mam problemy w drugiej misji, nie? Ciekawa sprawa. Dobra, może ich zrobię jakoś w konia. Czekajcie, czekajcie, bo mnie rozpieprza mnie ten typ na razie. Nieciekawie to wygląda. Czy mój lord da radę cię pokonać? Zwolnijmy trochę, weźmy pieniądze. Nie masz wystarczającej ilości towarów. O, mój lord płonie. Dobra, idź go zabij. Ludzie. Potrzeba złota. Potrzeba złota. Dobrze, sprzedajemy więcej. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Wy na górę, szybko. Nie możecie wejść. Skąd mam wziąć kamień? Nie masz wystarczającej ilości. Nie mogę kupić, bo nie mam hajsu. Nie masz wystarczającej ilości. Kamień, naprawić to. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Do góry, dasz radę wejść? Nie, no, czemu miałbyś nie dać rady wejść teraz? Do góry. Będziemy zrzucać na nich płonący olej, czy tam cokolwiek. Jak tylko do nas podejdą. Na szczęście już nasi zaczęli pracować, panowie, od jedzenia. Nie można tutaj tego zbudować. Mąki tutaj dużo może nie ma, ale musimy sobie jakoś poradzić. Kolejne kopalnie potrzebuję. Ciebie tu. I brońcie się, panowie. Brońcie się, chłopaki, brońcie, bo potrzebuję was dwóch. Wasza łaskawość? Ty masz wbiegnąć tutaj, stary. Nie wiem, na co czekasz. Maszyna oblężnicza. Ciebie potrzebuję, na pewno. Wasza łaskawość? Do góry. Ej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu oni mnie tak palą? Wiadomość od kalifa. Ja pierdziele, spalili mi to. Spalili mi kopalnię. Szybko, jest tu jakiś pojemnik z wodą? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Potrzeba złota. Potrzeba złota. Nie, nie wierzę w to. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Dwa pojemniki z wodą, szybko. Dobra, najważniejsze, że północ nie płonie. Północ pamięta, the North remembers. Potrzeba drewna. Dobra, udało się. Idźcie to robić. Nie wiem, tutaj daliśmy ciała. Potrzebuję kamienia trochę, tego co widzę. Mangonela gotowa. Mangonela gotowa. Dlaczego nie strzelasz? Zasięg. Kamienie spadły, naprawdę. Dobra, niech se tu strzela. Przedajmy to. Dobra, jedzenie się już napełnia, świetnie. Pieniążków też nie mamy, nic nie mamy. Dobra, na szczęście uda mi się może uratować dwie kopalnie. Jakimś fartem. Wy tu prosiłbym, moi ci, żebyście ścinali. Tutaj nie macie w sumie co już ścinać, bo ale ty już wracasz, dobra. Dobra. Jak ja cię będę mógł pokonać, stary? Będę potrzebował kuszników na pewno. Ja nie mogę wybudować na razie tego, żeby ich produkować po prostu. Więc tu jest trochę lipka. Raz, dwa, trzy. Potrzeba drewna. Nie mam drewna. Trzy. Potrzebuję hajsu znowu, nie? Nie masz wystarczającej. Cztery. Potrzeba drewna. Nie mam drewna? Ile potrzebuję drewna? 20. Kumplu, tutaj. Dobra, i ty robisz kusze. I ty robisz kusze. Wszyscy robicie kusze. Świetnie. Budynki płoną. Które? Przecież to wszystko jest opanowane. Dlaczego na północy? Na północy coś mi płonie znowu. Kurde, ciężki po prostu ten. Ciężki przeciwnik się trafił. Cały czas podpala mi budynki. Zaraz będzie mąka, tylko ten młyn sobie nie radzi. Ty, lorda muszę schować, właśnie. Idź, wracaj do bazy, lordzie. Do bazy, wracaj do swojego zamku, do bazy. Dobra, nareszcie stal mi się zaczyna po prostu robić na takim poziomie, moi drodzy, że mogę sobie pozwolić na sprzedaż i kupno różnych rzeczy. Tu oczywiście te dwie fabryki pamiętamy. Nawet trzy mogę włożyć. Super. Świetnie. Nie masz wystarczającej ilości. Dobra, was to w sumie już mogę. Nie mogę was usunąć? Dlaczego?
Pop może? O, przez chwilę miałem ścinę. No i czekamy dalej, nie? No, zaczem ja wyprodukuję godną jakąkolwiek armię do walki, to trochę potrwa. Zrobimy tych pałkarzy i kuszników później. W sumie tu idą deski, wracają. Tutaj macie z czego skrobać jeszcze, to możecie skrobać. Kurde, zastanawiam się, co tam podesłać. Pod ten mur zamku. On tu praktycznie nic nie ma, tak szczerze, z tego co widzę, więc... Bo po prostu przez moją nieuwagę tu mi się nie udało opanować północy. Pichlerz, jedzonko jest, good. Może mogę sobie nawet 80 bułeczek sprzedać. Mogę sobie sprzedawać cały czas stal. Bardzo dużo tego mam, więc super. Kolejna fabryczka. I jakimś cudem ekonomicznie spróbujemy ich wykończyć. Jakbym chciał kupować te pancerze ze skóry, tak? Ile bym potrzebował w ogóle rzeczy? Sprzedaj. Drogie jesteście. 100 za 10 pancerzy. O, 40 kuszników. Sądzę, że będę w stanie wyżywić. I utworzyć po pierwsze, primo. Patrzcie, ile tu stali leci. Ej, może bym zaczął produkować na przykład płatnerz albo górnik. Ej. Potrzebujesz zbroi i halabardy, tak? Ja nie mam pieniążków, stary. Dla ciebie. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Zaraz zaczniemy spamić chlebem, na to też czekam w pewnym sensie. Zróbmy sobie fabrykę tego płatnerza tutaj, jeden płatnerz. Niech będzie. Będzie robił sobie to, a to sobie zrobimy halabardy? Mogę halabardy. Halabardy, super. Za mało drewna, mój panie. Okej, wy będziecie kosić. Super. I kupujemy drewno. I robimy kolejną halabardziarnię tutaj. I kolejną. I teraz płatnerze. Potrzeba złota, dobrze. Zróbcie mi tu jeszcze halabardejku. Za mało złota, mój. Za mało złota, dobrze. Sprzedaj mi to. Cóż, to całkiem miła odmiana. Będziemy robić pancerze i wszystko. Kuszników to już mogę zacząć w sumie werbować, tak by the way, nie? Potrzeba złota. Postawmy jeszcze z 2 domy. I z racji tego, że nie no, mąki nie nadrabiamy z mąką. Młyn nie nadrabia po prostu mielić tego, nie? Trzeba jeszcze jeden dodać. Raz we dwóch dacie radę na pewno. Okej, co tu robisz? Idziesz po to, ty robisz halabarda. Super. Super. Potrzebuję pieniążków, tak? Potrzeba złota. Nie mogę całej stali sprzedawać, ponieważ... Aha, ile ty kosztujesz? 20. Spoko. Potrzeba nam broni, sir. Potrzebujemy broni, dobra, czyli będę miał to. Gitara. Mogę przyspieszyć już teraz prędkość gry praktycznie do maksa, tak mi się wydaje. No, 23 kuczników podprowadzę. Jak teraz to miasto zapierdziela sobie w ogóle swoim tym, nie? Nie wiem, czy to widzicie. Jak to miasto sobie zapierdziela swoim trybem życia, nie? O, nareszcie dwie te pracują, to będzie więcej mąki. Ej, on nie ma ochrony praktycznie na wieżach. Czego ja się boję? O kurde, jednak ma. Kusznicy, dacie radę sobie? Wy wszystko czyścicie jak chcecie. Ja pierdzielę, kusznicy naprawdę strong. Dobra, pieniążki na razie mamy, więc takie trochę no... Muszę wam powiedzieć, że... Kasa jest, to jest naprawdę dobrze, to jest naprawdę fajnie. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna, no to ja mam pieniążki, już się napełnia kaska, już się napełnia wszystko. Oho, spoko. Dobra, idą ludzie, będą zaraz zbierać, super. Ustawiłem tu kuszników. Zaraz tu wezmę tych inżynierów. Trzeba coś zbudować? To całkiem pyk. Spory dystans. Weźmy sobie może jeszcze tych halabardzistów.
Potrzeba nam broni, ser. Niech tutaj panowie zaczną znosić halabardy i to wszystko, nie? To będzie spoko. Super. Mam 9 halabardzistów i 1 kusznik. Mogę jeszcze kusznika dowerbować? Kuszników to jeszcze mam. Mogę. Potrzeba złota. Dobrze, bardzo dużo mam stali, nie? Więc bez problemu mogę to sprzedawać i dowerbowywać po prostu tych panów, nie? Na ramię broń. Go. Co mamy zbudować? Brak dostępu? Jak to? Gotowi do boju, ser. Tu proszę. Chciałbym zrobić, nie wiem. Trebusz? Może jeden? Pyk. Buduję sprzęt oblężny. Katapultę. Nie wiem. Daj nam zadanie. Tarcza jakaś. Zobaczymy. Trebusz? Trebusz? Napierdzielaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu, nie? O kurde, ile pieniążków mam. Mogę sobie kupić. Przez co jesteśmy atakowani? Ej, przydajmy trochę tego. Dobra, chciałbym ciebie wziąć, stary, żebyś walił w to. I ten trebusz, żeby walił w to. No, was to sobie podciągnę, żeby oni mi tej bramy nie zamknęli. Was sobie dam tu. Nie, ta brama wkrótce padnie. Ej, tu on ma pusty... Boże, co? A ja się tu tak spinam, naprawdę? Tak naprawdę spinam dupę? Żeby go pokonać? Pichlerz mu zniszczyć. Elo, idziemy... Co tu się dzieje w ogóle? Ja tu się bronię, ustawiam, a on ma pusty zamek. Ej, halo, co to jest? Wy se ze mnie jaja robicie? O! Co rozkażesz? Czemu wywalicie w mur zamiast tego typa? Do góry! Ale mi teraz przemysł ruszył, kurde, teraz tu byśmy się mogli ponapierdzielać, bo byłbym w stanie bardzo dużo rzeczy zrekrutować. Ej, ci halabardnicy, halabardziarze są po prostu chorzy na głowę. Zaczynają skrobać mur zamiast lorda przeciwnika. No dobra. Dostajesz w dupę i tyle. Ej, to ja się takiego przeciwnika bałem, no. Słaby był ten kalif. Teraz będziemy mieli misję trzecią, to jest Kraina Pyłów. Wow, mam sojusznika. Nawet. Ciekawe. Dobra, nie wiem, zobaczymy, jak ta misja nam pójdzie następna. Mam nadzieję, że ta was nie zanudziła. Była dosyć prosta, ale ja też jestem noobkiem, więc bardzo wam dziękuję za uwagę, moi kochani. Bardzo dziękuję za wasze komentarze, łapki, rady. Piszcie w komentarzach więcej, łapkujcie i do następnego odcinka. Hejka!